nekromanta. Był zimny jesienny poranek. Jak zwykle podczas takiej pogody siedziałem na krześle w kuchni, rozmyślając o pustce w mojej głowie, ślepo wpatrując się w okno. Powodem owej pustki była niedawna śmierć mojej miłości Kate. Była dla mnie wszystkim, moim słońcem, moim światem. Dla niej zrobiłbym wszystko. Niestety ona odeszła. Zostawiła mnie w tym bezlitosnym świecie. Straciłem ochotę na jakiekolwiek czynności. Życie stało się bezsensowną egzystencją. Nie widziałem przyszłości dla siebie w tym świecie. Po dość długiej kontemplacji wstałem od stołu, dzierżąc w ręce butelkę wódki. Pomyślałem, że to czas, by wziąć się za siebie. Wychodząc z domu w samej koszuli i spodniach, ruszyłem na cmentarz. Dodam, iż był to początek zimy. Temperatura wciąż opadała. Śnieg padał coraz silniej, a ja przymierzałem kolejne alejki cmentarzyska. Zatrzymałem się przy starym, zaniedbanym grobie. Napis na nim zdążył już zblaknąć, co utrudniało odczytanie. Stałem jeszcze chwilę, po czym obróciłem się w prawą stronę i ruszyłem dalej przed siebie. Miałem wiele pomników i grobów. Większość została zapomniana. Zostały stracone na nieubłagane przemijanie czasu. Zrobiłem kilka kroków i zatrzymałem się. Robiło się ciemno. Wokół była tylko pustka. Ścieżką wolno przechadzał się stary kot. Obróciłem się twarzą w stronę grobu. Przeczytałem imię na nim wyjdniejące. Kilka łez spłynęło po moim policzku. Teraz byłem pewien, że chcę tego dokonać. Wszedłem za grób. Pod małym krzaczkiem znajdowała się rzeczy niezbędne do mojego celu. Zazwyczaj przynosiłem je tutaj, w razie czego miejcie pod ręką. Wyjąłem wszystko. Ustawiłem świece na grobie i zapaliłem je. Każda jedna na jedno róg mogiły. Zapłonęły żywym światłem. Czułem ciepło. Wyjąłem księgę i otworzyłem ją. Uklęknąłem przy drewnianej desce. Zacząłem czytać. Z każdym kolejnym wersem mgła podnosiła się coraz bardziej. Robiło się duszno. W chwili, gdy płyta nagrobkowa spadła na ziemię, odskoczyłem jak poparzony. Ziemia zaczęła się usuwać, by po chwili wyrzucić powietrze będącą w niej trumnę. Odskoczyłem jeszcze dalej. Ogarnęło mnie przerażenie. Pomimo tego, już po niedługim czasie odważyłem się spojrzeć w głąb dołu, który powstał. Gdy to uczyniłem, postanowiłem podejść do trumny. Ogarnęło mnie szczęście. Udało mi się. Z radością otworzyłem wieko. Wewnątrz trumny znajdowała się moja ukochana. Tak bardzo cieszyłem się, że znów ją widzę. Nagle ona otworzyła oczy. Spojrzała na mnie swoimi czarnymi jak noc oczami. U rąk wyrosły jej długie szpony, które zatopiły się w mojej skórze. Odbiegłem od trumny, jak najszybciej się dało. Stanąłem jak wryty. Moja ukochana zamieniła się w potwora. Cofnąłem się kilka kroków, a potem rzuciłem się do ucieczki. Biegłem tak szybko jak mogłem. Wszystko byleby nie zostać zabity. Byłem już prawie przy bramie. Jeszcze chwila. Będę wolny. Coś złapało mnie za nogę. To chyba koniec. Mam nadzieję, że się podobało. To jest dopiero pierwsza creepypasta na naszym kanale. Mam nadzieję, że się to spodoba i zostanie coś na stałe. To będę nagrywał takie creepypasty. Nie tylko filmiki krótkie, jakieś dziwne, ale także creepypasty właśnie. I oczywiście standardowo zapraszam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, do obserwowania nas na Instagramie psychiatryk10, do lajkowania naszego fanpage'a na Facebooku Psychiatryk Oficjal, do Psychiatryk na Facebooku.
oraz do lajkowania postów na Facebooku, komentowania postów, do komentowania pod filmikami naszymi, tym i kolejnymi, do komentowania naszych postów na Instagramie. Niech będzie nas jak najwięcej. Tu z tej strony kłania się Smiley. Życzę miłej nocki, czy dnia, czy wieczora, czy rana. Zależy, kiedy to oglądacie. W każdym razie miłego następnego dnia. Cześć.